Osiedle Mydlice w Dąbrowie Górniczej powstało na terenie parafii świętej Barbary w związku z budową huty Katowice w latach 70. Osiedle stanowi 50 bloków mieszkalnych o różnej kubaturze i około 150 domów jednorodzinnych starego i nowego budownictwa. Jest to typowe osiedle robotnicze, jakich w tym czasie w Dąbrowie Górniczej powstało kilka. Jednocześnie z powstaniem osiedla na polecenie księdza biskupa Stefana Baryły, ordynariusza częstochowskiego, w roku 1981 przystąpiono do przygotowań budowy kościoła i obiektów sakralnych. Na uwagę zasługuje architektura kościoła i wystrój wnętrza. Kościół jest zaprojektowany w kształcie trójkąta, a jego górną część zwieńczona kopułą. Wiele elementów wyposażenia świątyni również posiada kształty trójkątów, a między innymi tabernakulum, ołtarz, chrzcielnica, sedilia i posadzka. W kaplicy Matki z Dzieckiem znajdują się pamiątki obozu w Oświęcimiu, marynarka, spodnie i czapka ofiarowane przez współwięźnia Maksymiliana Marii Kolbego, świętej pamięci Stanisława Piwka. Wartość sakralną i artystyczną posiadają dwa duże witraże w prezbiterium, wykonane przez firmę artystyczną Zieliński w Krakowie. W dniu dzisiejszym, 20 maja, parafia przeżywa swoje wielkie święto – konsekracja kościoła. Kościół konsekruje w obecności 40 kapłanów, diakonów, sióstr zakonnych i paru tysięcy wiernych ksiądz biskup dr Adam Śmigielski, ordynariusz naszej diecezji sosnowieckiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kościół to społeczność ludzi, którzy dążą do zbawienia pod przewodnictwem papieża, wyznając tę samą wiarę i przyjmując te same święte sakramenty. A więc Kościół to lud. Kościół to lud Chrystusa. Kościół to lud nowego przymierza. Dlatego też i budynek, w którym zbiera się lud nowego przymierza, nazywamy również kościołem. To jest miejsce przeznaczone na wyłączną własność dla Boga. W tym miejscu składa się Bogu ofiary i w tym miejscu zanosi się modły do Boga. Dziś dożyliśmy takiej historycznej chwili, że nasz dom modlitwy przeznaczamy na wyłączną własność Bogu. Ten akt nazywa się konsekracją Kościoła, czyli przeznaczeniem tego miejsca na te tylko cele modlitwy, ofiary i sprawowanie świętych sakramentów. Na początku mszy świętej, czyli całej liturgii, ksiądz proboszcz miejscowej parafii poprosi księdza biskupa o tą konsekrację, a jeden z parafian w ogromnym skrócie przypomni rys historyczny tej parafii, czyli jak powstał i dlaczego powstał ten kościół. Rozpoczyna się msza święta, śpiewamy pieśń pod Thank you.
dziś swój wielki dzień, do którego przygotowywała się przez długi czas duchowo i materialnie. Przeżywamy dziś dzień konsekracji naszego Kościoła, wzniesionego w myśl słów Bogu z Jego darów. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na tę uroczystość. Szczególnie gorąco witam ojca naszej diecezji, najdostojniejszego księdza biskupa ordynariusza, doktora Adama Żmigelskiego. Witam kapłanów, diakonów, siostry zakonne, gości i was parafianie. I proszę Jego Ekscelencję w imieniu parafian, księży współpracowników oraz własnych o dokonanie aktu konsekracji tego Kościoła, odprawienie mszy świętej i o Słowo Boże. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie, mam zaszczyt przedstawić krótki rys historyczny parafii i Kościoła świętego Maksymiliana Arkolbego w Dąbrowie Górniczej. Czynię to jako parafianin, będący sam świadkiem większości wydarzeń. Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku powstało tutaj duże osiedle mieszkaniowe Mydlice Południe. Mieszkańcy tego osiedla uczęszczali do kościoła świętej Barbary, którego proboszczem był wtedy ksiądz Marian Ratuszny. Ze względu na wielkość powstającego osiedla pojawiła się potrzeba utworzenia w nim nowej placówki duszpasterskiej. Już w 1980 roku ksiądz Ratuszny podjął starania, które uwieńczone zostały otrzymaniem pozwolenia od władz wojewódzkich w Katowicach na budowę kaplicy mszarnej. W 1981 roku proboszczem parafii świętej Barbary został ksiądz kanonik Zygmunt Woźniak, któremu ksiądz biskup Stefan Baryła, ordynariusz ówczesnej diecezji częstochowskiej, zlecił opiekę nad powstającym osiedlem i organizowaniem w nim placówki duszpasterskiej. On właśnie jest tym, który poświęcając ponad 20 lat swojego życia doprowadził do dzisiejszego dnia. Jego pracy zawdzięczamy wszystko to, co dzisiaj tutaj istnieje. W drugiej połowie 1981 roku ksiądz kanonik Zygmunt Woźniak uzyskał plac pod budowę kaplicy mszarnej, a pozwolenie na jej budowę rozszerzono na budowę kościoła, domu katechetycznego i plebanii. Plany tych obiektów sporządził nieżyjący już inżynier Zygmunt Fagas, projektant całego osiedla Mydlice. Inspektorem nadzoru został inżynier Zdzisław Mańkowski. W maju i czerwcu 1982 roku prowadzono pracę przy kształtowaniu i przygotowaniu placu pod budowę świątyni. Plac został poświęcony 12 września 1982 roku przez księdza biskupa Stefana Barelę, który bardzo zabiegał do ówczesnych władz wojewódzkich o utworzenie parafii na naszym osiedlu. Już w październiku 1982 roku ksiądz biskup wydzielił z parafii świętej Barbary tzw. wikariat terenowy, obejmujący teren osiedla Mydlice Południe. Ksiądz kanonik Zygmunt Woźniak za zgodą biskupa Stefana Baryły wybrał na patrona nowo powstającego kościoła świętego Maksymiliana Marię Kolbego. Była to pierwsza placówka pod tym wezwaniem w diecezji częstochowskiej.
Na wiosnę 1983 roku przystąpiono do budowy kościoła i plebanii równocześnie. 19 stycznia 1985 roku ksiądz biskup Stanisław Nowak, następca biskupa Stefana Barewy, wikariat terenowy, podniósł do rangi parafii i pierwszym jej proboszczem ustanowił księdza kanonika Zygmunta Woźniaka, dotychczasowego wikariusza terenowego. 21 września 1987 roku biskup Stanisław Nowak wmurował kamień węgielny poświęcony 19 czerwca 1983 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Kościół rósł z roku na rok, aż ukończono stan surowy i przyszedł czas na urządzenie wnętrza. Całe prezbiterium, witraże, sekilia i posadzkę zaprojektowała profesor Krystyna Rusak. Wykonawcą robót kamieniarskich był inżynier Sochacki. Witraże wykonano w Krakowie. W roku jubileuszowym, 24 września, kościół został poświęcony przez Waszą Ekscelencję. Dzisiaj, gdy prosimy o konsekrację naszej świątyni, oddajemy ją równocześnie do dyspozycji Waszej Ekscelencji. Do Kościoła należymy od momentu przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego. Dlatego teraz ksiądz biskup poświęci wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę Chrztu Świętego. Tą samą wodą ksiądz biskup pokropi ołtarz i ściany nowego Kościoła. Drodzy bracia i siostry, przybyliśmy tutaj z radości się, aby przez złożenie ofiary Chrystusa poświęcić nowy Kościół. Ze szczerą pobożnością bierzmy udział w tych świętych obrzędach i z wiarą słuchajmy Słowa Bożego, aby nasza wspólnota odrodzona w jednym śródek ziemny i kardynała Eucharystią przy nim samym stole Państwa rosła na duchową świątynię i postępowania dla przychodzonej miłości, gdy się gromadzi przy jednym ołtarzu. Drodzy bracia i siostry, poświęcając uroczyście tę świątynię, pokornie prośmy naszego Pana i Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na znak pokuty i na pamiątkę naszego chrztu oraz poświęcimy ściany i ołtarz nowego Kościoła. Niech sam Pan wspomaga nas swoją łaską, aby się posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy trwali wiernie w Jego Kościele. Boże, przez Ciebie wszelkie stworzenie osiąga światło życia. Ty otaczasz ludzi taką miłością, że nie tylko żywisz ich pełen ojcowskiej troski, lecz miłosiernie obmywasz ich z grzechów i sprowadzasz nieustannie do jedności z Jezusem, tu jest ich głową. W swoim miłosierdziu postanowiłeś, że grzesznicy, którzy przyjmą chrzest, umrą z Jezusem i powstaną do nowego życia, aby stać się członkami jednego ciała mistycznego i dziedzicami wiecznej nagrody. Uświęć tę wodę w swoim błogosławieństwie, aby pokropienie nas i ścian tej świątyni było znakiem przypominającym sakrament chrztu, którym obmyci z grzechu staliśmy się w Chrystusie świątynią Twojego Ducha. Spraw, abyśmy z wszystkimi braćmi, którzy w tym Kościele będą sprawowali święte sakramenty, doszli do niebieskiego Jeruzalem przez Chrystusa, Pana naszego. Śpiewamy.
Bóg Ojciec Miłosierdzia, niech będzie zawsze obecny w tym domu modlitwy. A łaska Ducha Świętego niech oczyści żywą świątynią, którą my jesteśmy. Amen. Wszechmogący wieczny Boże, zejdź na to miejsce swoją łaskę i udziel pomocy wszystkim, którzy Ciebie wzywają. Niektórzy moc Twojego słowa i sakramentu utwierdza wiecze serca wszystkich wiernych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Teraz lektorzy podchodzą do księdza biskupa z Pismem Świętym. Ksiądz biskup skieruje do nas słowo i rozpocznie się liturgia Słowa Bożego. Niech w tej świątyni zawsze rozbrzmiewa Słowo Boże, aby wam odsłaniać tajemnicę Chrystusa i przyczyniać się do waszego zbawienia w Kościele. Czytanie z Księgi Nehemiasza. Kapłan Ezrasz przyniósł prawo przed zgromadzeniem, w którym uczestniczyli nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli w stanie je zrozumieć. I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed bramą wodną, od rana aż do południa, przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy rozumieli, a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezrasz otworzył księgę na oczach całego ludu. Znajdował się bowiem wyżej niż cały lud. A gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga.
A cały lud, podnosząc ręce swoje, odpowiedział: Amen, Amen. Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi. Czytano więc z tej księgi, księgi prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak, że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nechemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni, nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał słowa prawa. I rzekł im Nechemiasz: Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje. Poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma. Albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość Panu jest waszą ostoją. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowanymi na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Oto Słowo Boże. Thank you.
zapytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jowy, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo Pańskie. Ten dzień jest poświęcony Panu. Radujcie się. Nie bądźcie smutni. Nie bądźcie przygnębieni. Słowo jęte z dzięki Ezdrasza w pierwszym czytaniu. Czcigodnej drogi księże kanoniku Zygmunci, boboszu tej parę. Czcigodnej księże kanclerzu, drodzy przedstawiciele prezbiterium Kościoła Sosnowieckiego, Kościoła Kieleckiego, drodzy bracia, charyzmatach założycieli, czcigodny księże rektorze, ukochani Chrystusie. Ten dzień w tej parafii jest poświęcany Panu. I data 20 maja 2003 roku. Wolało się zapisać się bardzo głęboko, nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w sercach, umysłach was wszystkich tutaj obecnych. I ten dzień powinien być przekazywany z pokolenia, na wasze dzieci, na wasze wnuki i prawnuki, tak, ażeby wszyscy sobie uzmysławiali i uświadamiali, jaki jest to dzień. Jest to dzień wielki, wspaniały, piękny, chociaż poza świątynią są chmury i deszcz, to jednak jest to jeden z najwspanialszych dni w prawie 20-letniej historii tej parady. Te słowa, ten dzień jest poświęcony Panu, słyszymy w księdze Ezdrasza, kiedy to Ezdrasz, pisarz i kapłan, i nechemiasz, namiestnik króla perskiego, zgromadzili lud wokół siebie, a Ezdrasz wziął księciom prawo, prawa Bożego i zaczął czytać. Temu ludowi, który był ludem skłóconym, było to w V wieku przed Chrystusem, po powrocie z niewoli babilońskiej. Sądzili, że zastała w tym swoim kraju, po powrocie raj i wszystko to, co czynie życie szczęśliwe i piękne, i dobre, i bez cierpienia, bez bólu i bez łez. Niestety, tam nie tylko nie było szczęścia i dobrobytu, ale przede wszystkim była być może nienawiść. Ludzie patrzyli na siebie złym wzrokiem, nie tworzyli jednej wspólnoty ludu Bożego. Byli zajęci właśnie swoimi własnymi sprawami, interesami. Nie dbali o to, co Boże. W wielu przypadkach zapomnieli o prawie Bożym. Ci dwaj mężowie, oni postanowili przypomnieć ludowi o tym, kto jest na pierwszym miejscu i winien być na pierwszym miejscu w ich życiu. I dlatego też postarł tę księgę przed sobą pisarz, kapłan Ezdrasz,
i począł czytać. Słyszeliśmy z tej relacji, że Litwa zdecydowała na otwarcie. Te słowa były tak bardzo ważne, uczciwe. Uzmysłowili sobie, że cały fundament ich życia powinien opierać się na Bogu. Powinni budować na tym fundamencie swoje życie osobiste, rodzinne, społeczne, ogólnonarodowe. Co czyta Ezdrasz? Jestem przekonany, że pomiędzy tekstami Biblii z Księgi Powtórzonego Prawa było to, co jest tak bardzo drogie do dnia dzisiejszego dla ludu Bożego, który się modli, zachwala w tlenie na swoich czołach pod sercem, gdzie jest werset niezwykle ważny. Będziesz miłował. Będziesz miłował Pana Boga z swego całego, swego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich swoich sił. Tak. Ezdrasz czytał te słowa. I chciałbym Tobie powiedzieć, że miłość Boga jest nierozerwalnie związana z ich bytem i z ich życiem. Nie można formować siebie, budować rodziny, kształtować społeczeństwa, nie opierając się na tym bardzo silnym fundamencie, jakim jest Bóg. A o tym Bogu oni zapomnieli. O tym Bogu, który przed wiekami ich wybrał, który dał mu w posiadanie siebie, który wyzwolił ich z niewoli egipskiej, który zawarł z nimi przymierze na synu, który prowadził ich przez pustynię. Mimo że ten lud ciągle był niezadowolony, ciągle wzdychał za dawnymi warunkami życia, jakie miał w Egipcie i niewoli, nie rozumiał, co to jest prawdziwa wolność i nie opierał swojego życia na Bożym prawie, to jednak Bóg pozostał wierny swoim przyrzeczeniom i temu przymierzu, które zostało zawarte i prowadził ich do tej ziemi obiecanej. Ale oni ciągle zapominali, upadali, sprzeciwiali się swojemu Bogu. Cudzołożnymi, jak mówi język biblijny, z bogami obcymi. To znaczy stawiamy sobie sceny, stawiamy sobie świątynie, stawiamy najrozmaitsze inne przedmioty, które nie miały nic wspólnego z kultem Boga prawdziwego i dlatego też Bóg, jak mówi teologia biblijna Starego Testamentu, zsyłał na nich najrozmaitsze kary, przypominał im, a na pierwszym miejscu wysłał do nich mężów Bogu, Bożych Bogów, i natchnionej przez Ducha Świętego, ażeby oni przypominali o tym, kim oni mają być. I do takich mężów należał właśnie Ezdrasz i Nehemiasz, którzy przypomnieli, kim ten lud ma być. Że ma być ludem Bożym, ludem na własność samego Boga. Ukochani, z wielkim zainteresowaniem słuchałem relacji przedstawiciela tej parafii z historii budowy tego kościoła i tego miejsca. Ta historia rozciąga się prawie na 20 lat. To nie biskup, to nie kapłan, ale to ten lud tej ziemi i tej parafii. Chcieli mieć kościół. Biskup dał to pozwolenie. Utworzył parafię. Posłał odważnego kapłana w osobie księdza kanonika Zygmunta, który podjął się dzieła budowy tej społeczności parafialnej, która stanowi jedną rodziną złączoną węzłami wiary i miłości z Jezusem Chrystusem. Było to dzieło bardzo trudne i ciężkie. Ci, którzy żyli w tamtym okresie czasu, być może przypominają sobie, z jak wielkim trudem
Trzeba było uzyskać pozwolenie na budowę świątyni, a następnie zebrać te materiały, które służyły ku znoszeniu tejże świątyni. O tym wszystkim może powiedzieć wasz proboszcz, który na pewno w tym momencie jest umęczony, spracowany, być może tak samo niezbyt zgodny, a jednak szczęśliwy, że doczekał do tego momentu. To właśnie ta świątynia była celem jego wysiłków i ta świątynia zrodziła się z waszych praw. Bo chcieliście, ażeby Bóg mieszkał między nami. Świątynia jest domem Bożym. Jest winnicą nam. Jak mówi dzisiejsza modlitwa konsekwencji, jest jednocześnie miejscem, gdzie zamieszkuje sam Jezus Chrystus. W tej świątyni, która została zbudowana waszym obrócznym wysiłkiem, zamieszkał sam Chrystus po to, ażebyście do Niego przychodzili i rozwiązywali najbardziej trudne momenty swojego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. W tej świątyni każdy uświadamia sobie, kim jest, że jest człowiekiem stworzonym na obraz i podobieństwo Boże. W tej świątyni jest głoszone Słowo Boże, które przypomina, że jeden Bóg jest Bogiem naszym, tym, który nas stworzył i który nas powołał po to, ażebyśmy realizowali to, co mamy realizować jako ludzie. Że jesteśmy podmiotem praw i obowiązków. Jesteśmy przedmiotem szczególnej miłości Bożej. Że jesteśmy dziećmi Bożymi. I w tej świątyni dokonuje się pogłębienie naszej świadomości, że wspólnie jesteśmy współodpowiedzialni za Kościół Boży. Ukochani, z wielkim zainteresowaniem, ale jednocześnie niepokojem słuchałem relacji jednego z kardynałów holenderskich, który występował na ostatniej sesji konferencji episkopatu Polski w Warszawie, kiedy przedstawiał nam stan religijności narodu holenderskiego. Był to kardynał Simone Schorau. Mówił bardzo szczerze, ale jednocześnie widać, że w słowach jego przebijała ta tragedia z powodu tego, że tamten lud tak bardzo wierny Bogu, który tworzył kiedyś zwartą społeczność chrześcijańską, wysyłał kapłanów i to bardzo wielu kapłanów na misję. Dzisiaj daleko odszedł od Boga. Świątynie są zamykane, sprzedawane. Najrozmaitsze przedmioty i meble i organy wysyłane do innych krajów, bo one są całkowicie puste. Opowiadał, że w okresie przedświętania wielkanocnym i wielkim tygodniu w parafii, do której należało około 5000 katolików, zaledwie 5 osób przystąpiło do sakramentu pokuty. Co się stało? Dlaczego tak właśnie ci, którzy są ochrzczeni, odeszli od swojego Boga? Może właśnie dlatego, że nie uświadamiamy sobie, kim jest ten Bóg, który ich stworzył i powołał. Że zapomnieli drogi do Kościoła. Uważali, że należy bardziej pożytecznie spędzać czas na weekendach większych czy mniejszych, względnie na okrutkach działkowych, aniżeli przyjść tutaj do świątyni po to, ażeby uczestniczyć we mszy świętej, korzystać z sakramentu pokuty, karmić się ciałem Chrystusa, a w ten sposób budować Kościół Chrystusowy.
Same mury, nawet najpiękniejsze i zdobne mury i wnętrze Kościoła nie stanowią jeszcze Kościoła. Kościołem jesteśmy my, to znaczy papież, Ojciec Święty, biskupi, kapłani i lud Boży. Ten Kościół widzieliśmy właśnie tak bardzo niedawno temu na placu świętego Piotra w niedzielę, a później w poniedziałek, kiedy Ojciec Święty wynosił na ołtarze jako świętych Kościoła katolickiego wspaniałego biskupa przemieskiego Józefa Sebastiana Pelczara i matkę Urszulę Leluchowską, gdzie byli zgromadzeni biskupi z Polski i z różnych stron świata. Jednocześnie cały plac był przepełniony wiernymi najrozmaitszej narodowości. To jest właśnie Kościół. Kościół powszechny. Kościół jedyny. Kościół święty. Kościół apostolski. Kościół Chrystusowy. Same mury nie stanowią jeszcze o Kościele. W tej przyświętej modlę się, ażeby ten Kościół był zawsze wypełniony wami, waszą młodzieżą, waszymi dziećmi, ażebyście przychodzili do tego Kościoła i tutaj przed Chrystusem przedstawiali swoje prośby i rozwiązywali te problemy, które po ludzku nie mogą być rozwiązane. Ten Kościół jest domem Bożym. W tym Kościele jest odprawiana Najświętsza Eucharystia, która jest szczytem liturgii służby Bożej. W tym Kościele pragniemy się Jego ciała po to, ażeby w swoim życiu promieniować Chrystusem zmartwychwstanym. Amen. Wierzę w jednego Boga. Wzywamy zawsze na pomoc naszych patronów. Na wezwania księdza diakona odpowiadamy żywo i głośno. W czasie litanii nie klęczymy, tylko stoimy, dlatego że jest jeszcze okres Wielkanocy. Módlmy się na imię do Boga Ojca Wszechmogącego, który przemienia serca wiernych w duchowe świątynie dla siebie. Nasza zaś prośby niech wspiera braterska modlitwa świętych. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Stał się dobrym zbawienia i łaski. Niech lud chrześcijański, który tutaj się gromadzi, uwielbia Cię w duchu i prawdzie i wzrasta w miłości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Boże, Ty uświęca swój Kościół i nim kierujesz. Rodzi się wielbimy Twoje imię. Ponieważ lud wierny pragnie dzisiaj poświęcić Tobie na zawsze ten dom modlitwy, którym pobożnie cześć Tobie oddaje, a Ty oświecasz go swoim słowem i karmisz łaską Twoich sakramentów. Ta świątynia jest znakiem misterium Kościoła, który Chrystus uświęcił krwią swoją, aby był jego oblubienicą pełną chwały, dziewicą jaśniejącą czystością wiary oraz matką dającą życie mocą Ducha Świętego. Kościół Święty jest wybraną winnicą Pana, która cały świat obejmuje swoimi gałązkami, mocą krzcia podnosi swoje słabe dzieci i wprowadza do Królestwa Niebieskiego. Kościół szczęśliwy jest mieszkaniem Boga z ludźmi, przybytkiem świętym zbudowanym z żywych kamieni. Stoi na fundamencie apostołu, na kamieniu węgielnym, który jest sam Jezus Chrystus. Kościół wspaniały jest miastem położonym na górze, widocznym dla wszystkich w nim, bowiem jaśnienie odwieczne światło Baranka i odbrzmiała wdzięczny śpiew błogosławiony. Dlatego pokornie prosimy Cię, Panie, ześlij pełnię błogosławieństwa na ten Kościół i ołtarz, a
aby zawsze były miejscem świętym i stołem przygotowanym do składania Chrystusowej ofiary. Niech Twoje stroje łaski zmywają ludzkie winy, aby dzieci Twoje, Ojcze, umarły dla grzechu, rodziły się na nowo do życia Bożego. Niech Twoi wierni zgromadzeni dookoła ołtarza sprawują pamiątkę Paschy i posiadają się przy stole słowa i ciała Pańskiego. Niech wznosi się tutaj miła Tobie ofiara chwały, a głos ludzi złączony ze śpiewem aniołów. Niech rozbrzmiewa w nieustannej modlitwie za zbawienie świata. Niech tutaj ubodzy znajdują miłosierdzie, uciśnieni prawdziwą wolność, a wszyscy ludzie niech przeoblekają się w godność Twoich dzieci, a osiągną szczęśliwie radość życia wiecznego w niebieskim Jeruzalem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Doszliśmy do momentu namaszczenia olejem świętym. Ksiądz biskup namaści ołtarz olejem świętym, a ściany kościoła namaszczą po kolei proboszcz miejscowej parafii, ksiądz dziekan naszego dekanatu, ksiądz Dominik Jan Rex, ksiądz kanclerz Kury, ksiądz sprawa Czesław Tomczyk i ekonom diecezjalny, ksiądz sprawa Czesław Kosek. Prosimy o modlitwę konsekracji. Namaszczenie. Niech Bóg uświęci swoją mocą ten ołtarz i kościół, które namaszczamy jako Jego słudzy, aby wyrażały tajemniczy związek Chrystusa i Kościoła. Śpiewamy pieśń Weź swą opiekę. Thank you.
ministranci wnoszą kadzielnicę na ołtarz i dwa trybularze. Kapłani za chwilę skończą namaszczanie ścian. I będziemy świadkami okadzenia ołtarza. Kadzidło jest symbolem modlitwy naszej. Nasza modlitwa będzie wznosić się w tej świątyni do Boga, jak woń kadzidła. Niech nasza modlitwa wznosi się przed Tobą, Panie, jak kadzidło, a jak ta świątynia napełnia się miłą wolą, tak nie w Twój Kościół promieniuje świętością Chrystusa. Siostry zakonne prosimy, by przygotowały ołtarz do mszy świętej. Niech prościerają olej ręcznikami. Założą obrus, ministranci ściągną kadzielnicę.
zapalenie całego kościoła, wszystkich świec i wszystkich świateł elektrycznych, także i tak zwanych zapałuszek, czyli tam, gdzie były namaszczane ściany kościoła. Niech w kościele jaśnieje światło Chrystusa, aby wszystkie ludy osiągnęły poznanie prawdy. Śpiewamy Chrystus wodzy. Formuje się procesja z darami powoli. Bardzo prosimy. Na pierwszym miejscu idą dzieci, które w tym roku przystąpiły po raz pierwszy do Komunii Świętej. Niosą w darze dzwonki do mszy świętej i gong trójtonowy. Gong jest za ciężki, więc jest już przed ołtarzem. Usłyszymy go za to w czasie mszy świętej. Następnie idą ministranci, niosą ornat zielony. Za nimi oaza, niosą świece mszalne. W dalszej kolejności idzie młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i niesie stłę dwukolorową. Następnie jest akcja katolicka, niesie kwiaty i owoce. Z inicjatywy akcji katolickiej pod jej kierunkiem wspólnota parafialna fundowała tablicę pamiątkową dla budowniczego tej świątyni, księdza kanonika Zygmunta Woźniaka. Następnie są przedstawiciele Różańca Świętego, nim są także ornat złoty, maryjny i obrusy na ołtarz. Kręgi rodzin, czyli kościół domowy, niosą księgi liturgiczne, a także chleb i wino do mszy świętej. Są jeszcze dary, o których trzeba wspomnieć, a które trudno tu przedstawić i przynieść. Są to dwa konfesjonały nowe, fundowane przez parafian, i tablice okolicznościowe upamiętniające i uwieczniające pamiątkę dnia dzisiejszego. Ufundowany został chodnik, który jest położony na stopniu komunijnym oraz krzyż znajdujący się w przedsionku kościoła i klęcz. Módlcie się, żeby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij z upodobaniem dar radującego się Kościoła i spraw niech Twój lud, który gromadzi się w tej świątyni, przez eucharystyczną ofiarę osiągnie wieczne zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Thank you.
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie. Ty cały świat uczyniłeś świątynią Twojej chwały, aby wszędzie zbawiono Twoje imię. Nie zabraniasz jednak poświęcać miejsc przeznaczonych do sprawowania świętych obrzędów. Dlatego z radością poświęcamy Tobie ten dom modlitwy, wzniesiony pracą ludzi. Jest on znakiem prawdziwej świątyni i obrazem niebieskiego Jeruzalem. Ty bowiem ciało Twojego Syna, zrodzone z Maryi Dziewicy, uczyniłeś swoją świątynią, aby w niej przebywała pełnia bóstwa. Z Twojej woli Kościół święty jak zwiat miasto, zbudowane na fundamencie apostołów, a jego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Świątynia ta powstanie z wybranych kamieni, ożywionych przez Ducha Świętego i zespolonych miłością. W niej przez nieskończone wieki Ty, Boże, będzie wszystkim dla wszystkich i jaśnieć będzie wiekuiste światło Chrystusa. Przed Niego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołają. Podobnie po wieczerzy,
wziął i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamięć. Dlatego ośmielamy się mówić.
stronie od zła wszelkiego i oddasz nasze czasy pokoje. Spomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamęku, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
Chrystusa. Ciało Chrystusa.
Boże nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, daj nam głębiej poznać Twoją prawdę, abyśmy nieustannie wielbili Ciebie w Twojej świątyni i razem ze wszystkimi świętymi radowali się Twoją obecnością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Kieruję pod różnymi adresami. Przede wszystkim serdeczne mu zapłać księdzu biskupowi ordynariuszowi za ten akt konsekracji naszego domu Bożego. Za te miłe i tak ciepłe z serca płynące słowa o Kościele, o Ludzie Bożym, o kapłaństwie. Moje słowa podziękowania na pewno są jakimś tylko niezręcznym wyrazem tego, co czuje serce, ale czuło się, że sercem przemawiał do nas i za to składam w imieniu własnym, ale wszystkich tu obecnych serdecznie mu zapłać księdzu biskupowi, który tu już był parę razy. Ostatnio święcił Kościół w roku jubileuszowym, nas przynaglał do tej konsekracji. Ale stało się dziś to, co było pragnieniem i biskupa, i proboszcza, i parafii. Serdeczne podziękowanie w stronę kapłanów. A jest tak wielu dzisiaj bardzo bliskich mojego serca i koledzy, i przyjaciele, i proboszcz jeden spośród wielu, których miałem w osobie księdza kanonika, proboszcza katedry Wicińskiego. I patrząc na niego, przypominam sobie wszystkich moich dotychczasowych proboszczów, których miałem wspaniałych. Dziękuję księżom z dekanatu i tym kanonikom i niekanonikom bliskich przez pracę na jednym terenie. Dziękuję byłym księżom wikariuszom, którzy złożyli tu też i czas, i serce zostawili pracy, bieda, dziś są obecni. Nie wszyscy wprawdzie. Może czas im nie pozwolił, czy zdrowie. Ale wam, dawni współpracownicy, serdecznie dziękuję. Są też i kapłani spoza diecezji. Archidiecezji Częstochowskiej jest ksiądz proboszcz z parafii, z której przybyłem tutaj do Zagłębia, z Widzowa. Dziękuję księże proboszczu. Dziękuję i proboszczom, kanonikom, sąsiadom i z Będzina, Sosnowca i Szczęstochowy. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj jako kapłani uczestniczyliście w tym wyjątkowym, modlitewnym dzisiaj tutaj spotkaniu. Dziękuję księżom diakonom. Jeden nasz rodak, drugi kolega. I też serce się cieszy, bo parafia
powołaniem i zakonnym. Są trzy zakonnice. Jedna wśród nas pracuje w Częstochowie w radio i koleżanka. Dziękuję wam, siostry, któreście przybyły. Dziękuję wam, parafianie, a przedtem może gościom, którzy z różnych stron i z Krakowa, spoza Krakowa, z Sosnowca i z Radomska i spoza Radomska, wszystkim gościom z innych parafii, którzy z tą kościołem są związani przez lat, budowy. I tym gościom, którzy przybyli z waszego parafiany zaproszenia, bo też tacy są. Dziękuję wam za przybycie i modlitwę. Dziękuję wam, parafianie, i za dzisiejsze modlitwy i przybycia. No i za to, że dzisiaj możemy się cieszyć wspólnie tym dziełem Domu Bożego. Za wszystkie te dary, jakie złożyliście, a przyświecam nam to hasło, te słowa Bogu z Jego darów. Przyjęliście te słowa bardzo głęboko i często słyszę je, kiedy powtarzacie Bogu z nas Jego darów. A te dary są przecież tak różne, tak wielkie. Wszystkim razem, żeby nie przedłużać, nie wymieniłem tu na pewno tak dokładnie, bo jest ksiądz rektor, jest i ksiądz kanclerz, jest i mój kolega, jedyny z kursu, ksiądz Miedziu Ose, który jest też bardzo zacnym pracownikiem kurii, więc i inni kapłani, więc wszystkim razem, a może już też nie wymieniłem, ojcom i z Gołonowu i z dalszych ojcom Kamilianom. Dziękuję ojcu, który przygotował nas bezpośrednio do tej uroczystości Kamilianowi. I wszystkim razem serdeczne zapłać. Przeciwko, to jest wielki dzień dla księdza i dla całej parafii. To, co powiedziałem na początku, to pragnę tym zakończyć. Chciałem się przypominać olbrzymią wdzięczność za tą niepozorną, a jakże skuteczną pracę parafii na duszpasterstwie, jednocześnie inwestycyjną w budowie tego kościoła. Od 10 lat obserwuję tę budowę. Od 10 lat, czyli od 11, od kiedy zostałem biskupem tej ziemi. Pamiętam, nie wiem, kiedy to było dokładnie, ale już na początku mojego posługiwania udzielałem zakrawitu bierzmowania, nie było posadzki, nie było tynku, nie było wody, nie było tutaj sklepienia na kuchu, na szczęście też nie padło, nie było żadnego wystroju, żadnej stolarki. Tutaj właśnie udzielałem sakramentu wierzchowania, a ksiądz kanonik spokojnie, konsekwentnie, z dnia na dzień, nie tylko duszpasterzowo, spowiadał, głosił kazanie, odprawiał mszę świętą, jednał ludzi z Bogiem konfesjonalnym i kontaktował ze swoimi parafianami w kancelarii czy poza kancelarią, ale realizował to piękne dzieło. Jest to jedyny kościół w naszych decyzji, jak zauważył ksiądz kanclerz podczas podróży naszej, tutaj skopu, piękną kopu. I rzeczywiście będzie taką perełką na ziemi zagłębiącą. Dlatego księże kanoniku, niech Bóg księdzu błogosławi. Matka Najświętsza niech stale ma w swojej opiece księdza, księży współpracujących z księdzem, następnie parafian nieobecnych i nieobecnych. I niech jak najwięcej tych, którzy jeszcze nie trafili do tej pięknej świątyni, ale nie po to, żeby oglądać jej architektury i wnętrze, ale po to, żeby spotkać się właśnie z tym Bogiem, który tutaj mieszka. Ojciec Święty Wielki IV podpisał encyklikę o eucharystii w Kościele, czyli dokument, który
które traktuje o jednym temacie skierowane do całego Kościoła, takich encyklik Ojciec Święty już skierował 14. Ostatnią encykliką po święcie Eucharystii. I w tej encyklice, tak bardzo silnie, w jednym z ostatnich rozdziałów, chyba w 5 rozdziale, podkreśla, w jaki sposób należy tworzyć wnętrze Kościołów, ażeby ten Chrystus ukryty w Najświętszym Sakramencie, ażeby godnie był tutaj przyjmowany, ażeby był godnie adorowany. Ten Kościół jak najbardziej nadaje się do tego, ażeby tutaj Pan zamieszkał i Pan mieszka i Pan Ojciec Święty tak silnie podkreśla to, co od samego początku było przekazywane od apostołów, od Chrystusa zresztą, że tutaj jest obecny Pan Jezus ciałem i bóstwem, duszą i krwią właśnie w tym Najświętszym Sakramencie i tutaj przychodzimy, ażeby jednać się z Chrystusem, z Bogiem, ażeby wzmacniać swoje siły i dlatego też niech ten Kościół będzie znakiem głębokiej wiary i kapłanów tutaj pracujących, księdza kanonika i was drodzy, którzy tutaj jesteście obecnie. Bardzo dobrze, że są tutaj dzieci pierwszokomunijne święte. Niech wiedzą, jak wygląda Kościół, ten prawdziwy Kościół Chrystusowy i że Eucharystia, czyli Komunia Święta, buduje ten Kościół. Bo Kościół budowany jest przez Eucharystię. Dlatego też jeszcze raz serdecznie księdzu kanonikowi dziękuję. Dziękuję serdecznie jego współpracownikom, kapłanom, którzy tutaj pracowali na przestrzeni tych 20 lat i tym, którzy ostatnio pracują i współpracują z księdzem kanonikiem za ich współpracę dobrą, szlachetną i owocną. Jednocześnie pragnę podziękować, osobiście nie znam, tych, którzy tworzyli architekturę tego kościoła, budowali ten kościół, kierowali tymi robotami, panom inżynierom, architektowi i wszystkim pracownikom tym, od szarej roboty, bo na pewno ten kościół był budowany sposobem takim domowym, że przychodzili tutaj pracownicy, pracowali, odchodzili jednocześnie. Być może już wielu nie doczekało się tej pięknej chwili poświęcenia konsekracji tego kościoła. Może niektórzy odeszli do Pana i tak samo ich polecam w naszej modlitwie codziennej, ażeby Bóg był dla nich nagrodą. Mam nadzieję, księże kanoniku, że za przykładem księdza kanonika pójdzie ksiądz dziekan Antoni Idarzak, który w październiku, jak się nie mylę, wyznaczył mi, rozkazał mi, ażebym konsekrował kościół gdzieś 5 czy 6 października, jak się nie mylę. Za przykładem księdza kanonika Idarzaka pójdzie ksiądz kanonik Stefan Wypolski, który tak samo już będzie chyba konsekrował kościół w tym albo przyszłym roku. I następnie za przykładem tych księży, którzy budują kościoły i przygotowują do konsekracji, pójdzie ksiądz proboszcz Henryk Maternia, salezjanin, który tak samo buduje pięknie kościół pod wezwaniem nawrócenia świętego Pawła. I to będzie chyba uwieńczenie tak samo tych kościołów, które są zbudowane w Zagłębiu. Nie chcę tutaj pominąć kościoła i parafii Chrystusa Króla, bo ten kościół konsekrowałem, gdzie już pasterzuje ksiądz kanonik Józef Dziurski, no i jeszcze nam chyba jakiś kościół po. I wszystkich kościołów konsekrowania po biskupu przynajmniej około 25, jeżeli nie 30, podczas 11 lat. To jest najpiękniejsze dzieło biskupa, że może konsekrować, wyświęcać kapłanów i konsekrować kościół. Nie chcę powiedzieć, że najwspanialszym to jest Eucharystia i spowiedź i rozdawanie Komunii Świętej. To staram się czynić przy moich wizytacjach. Dlatego też Boże księży tutaj obecnych, módlmy się za księdza kanonika, żeby Panu udzielił zdrowia, tak samo was wszystkich proszę, ażeby odpoczął sobie po tych trudach budowania Kościoła, żeby ten moment dla niego był wielką radością, niezapomnianym wspomnieniem, a jednocześnie dla was wszystkich zadaniem, które macie spełniać właśnie w tym Kościele, ażeby rozszerzał się kult Eucharystii. Serdecznie was proszę o modlitwę intencji największego budowniczego kościoła w naszych czasach. Jest nim Ojciec Święty Jan Paweł II. Zachwycenie, mówię wam szczerze, nie mogłem w niedzielę patrzeć w telewizję, ale w poniedziałek obserwowałem Ojca Świętego na placu Świętego Piotra, kiedy sprawował Eucharystię, przemawiał do nas Polaków, nie tylko tych zgromadzonych na placu Świętego Piotra, ale do wszystkich Polaków. I Bogu dziękowałem, że w takiej kondycji u
umysłowi wspaniale znajduje się Ojciec Święty Jan Paweł. To, że ma trudności w chodzeniu i rzeczywiście posługują się najrozmaitszymi powozami, to nie jest aż tak bardzo istotne. Popatrzcie, on gromadzi przy sobie cały świat. Cały świat. Gdziekolwiek się znajdzie, w zeszłym roku w Meksyku zgromadził 12 milionów. Meksyku towarzyszyło jemu przy tej podróży. W Hiszpanii dwa tygodnie temu zgromadził przeszło 600 tysięcy młodzieży i 1,5 miliona ludzi w niedzielę 4 maja na głównym placu Madrytu. Obecnie zgromadził setki tysięcy ludzi w Rzymie, w sobotę i w niedzielę i w poniedziałek, co świadczy o tym, jak bardzo ludzie potrzebują autentyzmu religijnego. Dlatego, że on jest przeźroczystym, przejrzystym znakiem Chrystusa działającego w świecie, dlatego też módlmy się o zdrowie i siły, ażeby mógł zrealizować swoje podróże apostolskie. Dokonał ich już 99 poza granicami Włoch, a następnie ma zamiar pojechać do Chorwacji, do Słowacji, do Tybetu i być może jego szczęściem było marzeniem jego życia, gdyby stanął w Rosji, to znaczy w Moskwie. I dlatego też módlmy się, ażeby to się zrealizowało. Serdecznie Wam polecam chorych kapłanów. W naszej diecezji jest wielu chorych kapłanów i to poważnie. Dlatego też nie wymieniam ich z imienia. Niemniej jednak módlmy się za tych kapłanów, którzy rzeczywiście stracili zdrowie w pracy kapłańskiej, w budowaniu kościołów, w najrozmaitszych innych pracach, które wymagają olbrzymiego wysiłku. Polecajmy ich miłosiernemu Bogu. I następnie módlmy się w intencji naszej Ojczyzny, tej Ojczyzny Matki, o której Ojciec Święty mówił, kiedy całował ziemię, że całuje tę ziemię tak, jakby całował ręce Matki. Toczą się dyskusje, czy wejść do Unii, czy nie wejść do Unii. To są sprawy, które nie są sprawami kościelnymi. Jeżeli będziemy z Bogiem szli w świat, to będzie nam obojętnie, w jakich strukturach będziemy. I dlatego też ta świątynia jest znakiem tego, że chcemy mieć Boga. I rzeczywiście chcemy mieć, ażeby Bóg był z nami. I starajmy się, żeby rzeczywiście tak było, żeby Polacy byli narodem mądrym, żeby nie zapominali o swojej przeszłości i nie odrywali się od Boga. Jak bardzo silnie Ojciec Święty apelował do nas wtedy, kiedy nas żegnał w Krakowie, w Balicach w 1997 roku, ażebyśmy się nie odrywali od korzeni. Bo one zapewniają nam przywodność i to, że dzisiaj po takich najrozmaitszych przejściach historycznych, po straszliwej zawierusze wojny, II wojny światowej, po ateizacji związanej ze systemem totalitarnym, jeżeli dzisiaj powstają na tej ziemi nowe kościoły, to świadczy o tym, że Chrystus jest niezwyciężony i te słowa, które On wypowiedział do apostołów, stworzonych i biednych, bo bali się własnego cienia czasami, powiedział: słuchajcie, nie bójcie się. Ja zwyciężył świat. I Chrystus zwycięża świat, to widzimy na naszych oczach. Wy drodzy, którzy być może starsi tutaj obecni, znacie zagłębie doskonale, to w tym zagłębiu powstało kilkadziesiąt kościołów w ostatnich 30 iluś tam latach. Dlatego też Bogu za to należą się dzięki. Dzisiaj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, że ten dzień jest poświęcony Panu, radujmy się, nie bądźmy smutni, nie bądźmy przygnębieni. I później autor dodaje, kiedy pójdziecie do domu, to pijcie słodkie napoje, jedźcie słodkie ciasto, ja Wam tak samo życzę, pięknego wieczoru z tą świadomością, że wyszliśmy z tej nowej, pięknej świątyni i bądźcie tak samo dumni z tego, że potrafiliście z Waszymi duszpasterzami, z Waszym proboszczem, księdzem kanonikiem Zygmuntem doprowadzić to dzieło do szczęśliwego końca. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z Wami, Bóg Pan nieba i ziemi, który zgromadził Was dzisiaj na poświęcenie tego Kościoła, niech Wam hojnie udzieli swojego błogosławieństwa. Bóg, który chce zjednoczyć w swoim Synu wszystkie rozproszone dzieci, niech Was uczyni swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Niech Bóg zamieszka w Waszych duszach oczyszczonych z grzechu.
abyście mogli osiągnąć wieczne szczęście z wszystkimi świętymi. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.